razie gdyby nasza nachalna promocja pozwoliła wam o tym zapomnieć, tylko przypominamy, ten odcinek też jest improwizowany. W momencie, kiedy pojawia się, zapala się lampka, znaczy, że scena była w pełni improwizowana. Miłego oglądania. 5, 4, 3, 2, 1, gol, trójka. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Co to? Paluszki rybne. Zarcycia. Stary, ale on żartował. Stary. Kupę. Pierdol się, kurwa. Słuchaj. Konnichiwa. Jakie ładne skarpetki. Dziękuję. Jestem sąsiadką z góry i przyszłam się przywitać. To może wejdziesz? Tak. To zapraszam. Powiedz żyć jak się znam i dobrzy ludzie, których mam. Lekko pobudzony stan, nikt z nas nie jest. Powie jaki plan, nie straci kolorowych ram. Nie zbłąci ostatniego dnia, nic z nas nie jest sam. Pół żartem, pół impro. Odcinek drugi, Tatar. To Jak się było na imię? Yuki. Julia? Yuki. Mnie się nazywał Julia. Co to jest? Jak to smakuje? To się pałeczkami, macie pałeczki? Niestety nie. Jezus Maria. To jest surowe. Stefanie, co by tam jedzie? Hubert. Tak? Nie macie pałeczki. Nie. A no widelce? To jest narodowa potrawa japońska. Słyszysz to? Nie, bardzo przepraszam. Stefanie. Ja przepraszam. Ja. Inni współlokatorzy byli jeszcze gorsi. Ale już ich nie ma. No co się z nimi działo? Im jeszcze bardziej nie smakowało. Dobrze, to musi być stabilne, a ty mi jakby piszesz długopisem. Mhm. Widelcem nie możemy tego zjeść? Nie. Widelce jest wygodniejsze. I robisz to tak, że bierzesz to do pałeczek i jesz. Bardzo dobra. To jest... O, Hubert, a ty nie jadasz takich rzeczy jak ryby, prawda? Czy wy nie jecie takich rzeczy? Jemy. My jemy raczej gotowane albo smażone rzeczy, wiesz? Surowy też jemy. Tatar. Ja lubię wołowinę. Czym jest tatar? Zabierzesz sobie woła. Bierzesz taką łopatkę z woła. I kroisz. Żyjesz to z jajkiem surowym. Czyli to jest tak jak... Jezus, komu ja to tłumaczę, stary, że on tego nie załapie. Jest mi bardzo przykro. I czekam, że osnę po prostu. Ja się przepraszam za niego.
Coś zrobiłam nie tak? Niezgodnie z waszymi obyczajami? Nie, to jest... No ale to sobie pomedytuję, za chwilę wracam. Marcin. Stary, po chuj, że się zaprosił. To jest super, nie? Nigdy nie odnajdę. Te ryby nam przynosi, kurwa, mecz. Sumo, oglądałeś sumo japońskie, Pearl Harbor, to są chorzy ludzie przecież. Widziałeś mangę? Jakby jakieś macki, dziewczynki, to jest chore, mordo. To jest przepiękne. Ja w ogóle pierwszy raz jadłem sushi. Nie dziwię ci się. Ja w ogóle, no... Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Trochę przerwę. Jakbyś mógł być moim skrzydłowym, strasznie mi się podoba. Może wiesz, może mi się coś tam uda. Okej. Tak? Okej. Super, bardzo dziękuję. Dobra, to weź tam i ten, żeby sama nie była. Zrób jakiś tam gruncik. Nie, gruncik będzie. A ja się przebiorę i ogarnę. Dobra. Coś się stało? Nie, poszedł przypudrować nosek. A czy wszystko z nim w porządku? Nie. Nie, myślę, że dziewczyna trochę wstydzi, wiesz, on tam z drugiej drużyny jest. Drugiej... A co? Co to znaczy? No, że w tym trio... są bardziej flety niż trójkąty. Flety? No tak, no metaforycznie wiesz. On jest muzykiem. Nie, woli facetów. I co raz? No, nie to... jest takie złe to twoje sushi. To... Ja muszę iść. O ja. Wiesz, podziękuj... Marcinowi? Marcin, no. Spoko. Arigato. Już chodzisz? Tak. Powodzenia w graniu na flecie. Stary, gdzie jest Korea Północna? Weź się presuj. Ty jej mówiłeś, że gram na flecie? Nie, źle zrozumiałem, że ona nie jest z Polski. Ale stary, w ogóle mi się wydaje, że ona jest, wiesz... bardziej jest super. Trójkąty niż flety. Jeśli wiesz, co mam na myśli. No, rozumiesz, że bardziej woli jednak, no inny team. Że woli laski, stary. No, ale takie są te laski, wiesz, skąd ona była? Korea Północna? No, ale Julia trochę wyglądała na taką, więc nie przejmuj się, spoko, stary. Mam. Korea Północna. No to jest przy Tajlandii, no to jak jest przy Tajlandii, to musi być. Cholera wie, czy ona jest dziewczyną w ogóle. Nie przejmę się tym. Ale ona była ładna. Dużo jest ładnych. Chłopca, dziewczyn. Tak naprawdę, nie przejmę. Chwilę później. Afganistan. Jak stan? Chybi. Stan nie. Albo stan ciekły. Albo Stany Zjednoczone. O, dobra. Pakistan. Też jak Stanley.
Tadżykistan, jak Stanley też. Laos. Jak taki chiński mistrz. Srao. Wypierdalać. Jaki przyjemniaczek. Pół żartem, pół impro. Reżyseria Michał Michalski. Wystąpili Hubert Sycz, Hubert Miłkowski oraz Marcin Lipski. Występ gościnny Maria Wawrenik. Zdjęcia Patryk Roman. Montaż Mateusz Powszedniak. Motyw przewodni Lekki Stan Music Mahal. Produkcja Marcin Lipski. Właśnie wtedy przestałem oglądać armeńskie kino lat 20. Co poradzisz? A tobie? Przytrafiła się kiedyś taka kobieta? Wiesz co, chyba mam coś, co ci pomoże. Dobra. Gol, trójka.